Plany były nieco inne. Mieliśmy się spotykać w terenie, w plenerze, rozmawiać z Iławianami o tym, co się w mieście dzieje, jakie zmiany moglibyśmy wprowadzić. Miały być spacery badawcze. No niestety koronawirus, pandemia nam pokrzyżowały plany. No ale trzeba, abyśmy coś w tym kierunku robili, aby ta bezpośrednia relacja między mieszkańcami a tym stanowiskiem pracy, jakie ja piastuję, czyli pełnomocnika burmistrza do spraw przestrzeni publicznej, miała miejsce. Stąd pomysł na to, abyśmy się chociaż za pośrednictwem ekranu czy też monitora komputerowego mogli spotkać. Chciałbym dzisiaj Państwu troszeczkę opowiedzieć na temat tego, co będzie niejako wstępem do, mam nadzieję, już spotkań w realu. Otóż problemem, który w jakimś sensie stanowi o relacji między mieszkańcami a władzami miasta, przestrzeni miasta, jest proces rewitalizacji. I tę wartość chcielibyśmy tutaj sobie poruszyć w kontekście miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, Placu Bandurskiego, czyli dawnej przestrzeni staromiejskiej. Warto, aby na samym początku powiedzieć sobie, co to jest rewitalizacja. Na pewno stykacie się Państwo z tym pojęciem bardzo często w odniesieniu do remontu jakiegoś budynku, poprawy jakiejś nawierzchni. To błąd. To nie jest rewitalizacja. To jest modernizacja, to jest remont. Jeśli jest to obiekt zabytkowy, jest to remont konserwatorski, rewaloryzacja. Natomiast rewitalizacja to jest proces bardzo szeroki, bardzo długi, bardzo żmudny, bardzo skomplikowany, oparty o partycypację społeczną, czyli właśnie o udział państwa jako mieszkańców w całym tym procesie od samego początku. Od momentu, kiedy podejmuje się jakiś zamysł, aby poprawić jakąś przestrzeń, aby nadać jej nową funkcję, to we współpracy z mieszkańcami podejmuje się takie działania. To nazywamy partycypacją. Czyli rewitalizacja jest to interwencja publiczna, czyli interwencja władz miasta w porozumieniu z mieszkańcami w celu podniesienia wartości jakiejś przestrzeni, a celem ostatecznym jest jakość życia mieszkańców. Plac Bandurskiego wybraliśmy na miejsce naszego pierwszego spotkania z tego względu, że jest to miejsce wyjątkowe. No, nie trzeba nikomu tłumaczyć, żadnemu Iławianinowi, że jest to kolebka naszej miejskości, że tutaj w średniowieczu zaczęło się to miasto i tak naprawdę te dzisiejsze blokowisko to nic innego jak właśnie najstarsze miasto, które się tutaj właśnie na tym wzgórzu zaczęło. Po wojnie w latach 70. zabudowano je blokami, tak jak zresztą to było w filozofii modernistycznej w PRL-u. Wiele takich blokowisk na obszarach staromiejskich w Polsce powstało i być może nie jest to nic wyjątkowego. Natomiast problemem pozostaje to, że takich blokowisk jest wiele i mieszkańcy nie zawsze sobie zdają sprawę, że akurat to blokowisko jest wyjątkowe, że interes miasta, nas wszystkich, skoncentrowany na uporządkowaniu właśnie tego miejsca jest istotny i nie znaczy to, że inne regiony miasta są pozostawione same sobie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w procesach rozwojowych istnieje coś takiego jak proces synergii, czyli proces wywoływany przez zmiany w jednym miejscu, w miejscu strategicznym i poprzez to, że właśnie te zmiany powodują zmiany w innych przestrzeniach miasta. Oczywiście wszystko to musi się odbywać nie samo z siebie, nie dlatego, że władze tak postanowi, albo że na przykład jakiś deweloper postanowi zbudować kolejne budynki mieszkalne w jakimś miejscu, ale dlatego, że jest to nasz wspólny interes i nasza wspólna praca. Wasz udział, mieszkańców Iławy, jest ważny. Oczywiście powiecie Państwo, że to nie od nas w końcu zależy, że nie my mamy karty w rękach. Otóż macie Państwo te karty w rękach poprzez to, że będąc uczestnikami procesu urządzania miasta, właśnie w procesie rewitalizacji, kiedy ta partycypacja społeczna dochodzi do głosu, jesteście też również takimi właśnie rozgrywającymi ludźmi, którzy mogą wprowadzić do tego porządku miejskiego również swoje przemyślenia, swoje plany. Trzeba mieć też świadomość tego, że nie jest to tak, iż wszystko, co wymyślicie, to będzie zrealizowane, ponieważ do tego, aby miasto było dobrze urządzone, potrzebni są eksperci, ludzie, którzy się znają na rzeczy.
i właśnie spotkanie ekspertów z Wami w takim procesie wspólnego planowania, czy to w formie warsztatów właśnie takich terenowych, o których również myślimy, kiedy w końcu ta pandemia się skończy, czy też właśnie podczas takich spacerów badawczych, kiedy będziecie mogli właśnie swoje pomysły na uporządkowanie tego terenu miejskiego podać. Wszystko to się składa na to, że współpraca między ratuszem, a między mieszkańcami zaczyna układać się harmonijnie i ta otwartość i zaufanie między mieszkańcami i administracją wzrasta. Jest to proces długotrwały, ale jeśli się go nie zacznie, to on się nigdy po prostu nie zrealizuje. Zatem samo miejsce, w którym jesteśmy, jest swego rodzaju miejscem symbolicznym, ponieważ na jego przykładzie będziemy chcieli pokazać, jak w różny sposób taka formuła może być wywołana, jakie mikroobszary właśnie w strefie staromiejskiej, w strefie dzisiejszego Placu Bandurskiego można takie inicjatywy wspólnotowe, partycypacyjne podjąć.